sobotę 21 kwietnia przy pięknej pogodzie odbyło się uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego na przystani Narodowego Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Wydarzenie wyczekiwane przez sympatyków żeglarstwa na czele z zawodnikami, rodzicami, trenerami i działaczami. Przed nami bardzo pozytywne i liczne otwarcie sezonu żeglarskiego w Narodowym Centrum Żeglarstwa WFIS. Nowy sezon to nowe wyzwania, nowe plany związane z rewitalizacją i rozwojem ośrodka, nowe projekty, ale przede wszystkim dzień, w którym inaugurujemy sezon, zapowiadamy to, co się będzie działo i dziękujemy wszystkim za przygotowania do tego sezonu, ponieważ to długa praca wymagająca sporego wysiłku. Podziękowałem załodze Narodowego Centrum Żeglarstwa, wszystkim koleżankom i kolegom z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Rektor sezon zainaugurował, sezon otworzył. No i zaraz nastąpi pierwsze oficjalne zejście z udziałem sekcji KS AZS-a WFIS Gdańsk, a następnie regaty pokazowe i wyścigi pokazowe z udziałem i sekcji AZS-a WFIS i Gdańskiego Klubu Żeglarskiego. Za nami w tym momencie odbywa się też poczęstunek, symboliczny tort Narodowego Centrum Żeglarstwa WFIS, którym częstują się zawodnicy przed zejściem na wodę, wszyscy goście. Jak widać, pogoda dopisała, frekwencja dopisała i w takich okolicznościach inaugurujemy kolejny sezon. Przed nami, tak jak powiedziałem, nowe wyzwania, dużo siły, zapału do tego, aby rozwijać i popularyzować żeglarstwo na naszej uczelni.